kanał OnyGames.pl, witajcie. Pokażemy wam dzisiaj gameplay z Donkey Kong Country Tropical Freeze, najnowszej odsłony serii przygotowanej z myślą o Wii U. Na naszej stronie pojawiła się recenzja tego tytułu, zatem po więcej szczegółów odsyłamy was do tamtego artykułu. Natomiast tutaj pokażemy wam kilka fragmentów gameplayu, jak zwykle, żeby było wiadomo, z czym to wszystko się je. No i jak sami widzicie, gameplay jest, można powiedzieć, bardzo podobny do tego, co już widzieliśmy w Donkey Kong Country Returns na pierwsze Wii. Tutaj twórcy, nie ukrywajmy, poszli trochę po małej linii oporu, to znaczy nie wprowadzili żadnej rewolucji. Dalej mamy tutaj do czynienia z platformówką pseudo trójwymiarową, a tak naprawdę z mechaniką rodem z platformówek 2D. Ja nie oczekiwałem osobiście, żeby tutaj nie wiadomo jak bardzo zmieniała się formuła, natomiast nie da się ukryć, że twórcy mogli trochę pomyśleć nad nowościami, bo to, co nam zaserwowali, to można powiedzieć więcej tego samego, co już doskonale znamy. Na całe szczęście gra jest na tyle dobra, że raczej nie powinniście narzekać na wtórność. Oczywiście ci, którzy grali w poprzednią odsłonę, mogą potraktować Tropical Freeze jako trochę mission packa w stosunku do poprzedniej edycji na Wii. Natomiast z drugiej strony nie przesadzajmy, nowe odsłony serii Donkey Kong pojawiają się dość rzadko, zatem myślę, że zdążyliście już zapomnieć, jak prezentował się Donkey Kong Country Returns. Nowością w najnowszej odsłonie jest to, że grywalnych bohaterów jest tym razem czwórka. Tutaj mamy Donkey Kong nosi na grzbiecie Cranky Konga, jak sami widzicie. Każda z tych postaci ma jakieś swoje unikalne zdolności, które pozwalają na docieranie w miejsca niedostępne dla pozostałych. Natomiast nie jest to też nic specjalnie odkrywczego. Tutaj twórcy już musieli pomyśleć nad czymkolwiek nowym, bo cała reszta już jest bliźniaczo podobna do tego, co obserwowaliśmy w poprzedniej odsłonie serii. Ja może jedynie do czego mam większe zastrzeżenia, to to, że niestety twórcy nie pomyśleli o wykorzystaniu unikalnych możliwości gamepada do Wii U, co bardzo dziwne, zwłaszcza jeśli tutaj mowa o tytule od dewelopera First Party. Gamepad jest w zasadzie nieużywany, to znaczy można grać przy jego pomocy, natomiast ekran kontrolera pozostaje nieaktywny, czarny przez całą rozgrywkę, co po prostu pokazuje, że gra mogłaby równie dobrze ukazać się na innej konsoli, czy też na pierwszym Wii i niespecjalnie odczulibyśmy różnicę. Oczywiście poza oprawą graficzną, bo tutaj mamy wreszcie do czynienia z wysoką rozdzielczością. No i 60 klatkami na sekundę, wszystko to prezentuje się bardzo ładnie. Zresztą będziecie mogli obejrzeć tutaj kilka fragmentów etapów w różnych scenariach, m.in. pod wodą, w scenerii zimowej. Wszystko prezentuje się naprawdę świetnie. Słowo na pewno należy się poziomowi trudności w tej odsłonie serii. Twórcy niespecjalnie przejmują się tym, że giniemy tutaj na potęgę. No i w Tropical Freeze możecie mi wierzyć, że zginiecie grubo ponad 100 razy. Zwłaszcza w ostatnich poziomach twórcy mocno dołożyli do pieca i będziecie je powtarzać naprawdę niezliczoną ilość razy. Szczerze mówiąc, mi taka formuła przypadła do gustu, bo ostatnio wydawane gry przyzwyczaiły nas do tego, że niemalże przechodzą się same, nie stanowią żadnego wyzwania. A tutaj już przejść grę to jakiś tam wyczyn, a fani wyciskania z gier wszystkiego będą mieli jeszcze dodatkowe zadanie w odnalezowaniu sekretów. Oczywiście gra pełna jest różnego rodzaju sekretów, znajdziek, rzeczy poukrywanych przez twórców, ukrytych pomieszczeń. Jest tego wszystkiego bardzo dużo i na pewno, jeśli będziecie chcieli zaliczyć Tropical Freeze na 100%, czekają was długie dni dobrego grania. Jak sami widzicie, sama rozgrywka to klasyk dwuwymiarowych platformówek. Można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia niemalże z ideałem wśród platformówek 2D. No i co bardzo ważne, twórcy na każdym kroku starają się nam urozmaicać rozgrywkę.
Oprócz standardowego przedzielania się przez poziomy, mamy tutaj m.in. poziomy, tak jak teraz widzicie, w których zasiadamy za sterami jakiegoś pojazdu. Tym razem jest to wózek, oczywiście jest również rakieta odrzutowa, co doskonale pewnie pamiętacie nawet z poprzedniej części. No i tutaj znowu, jedyne do czego można się przyczepić, to to, że niestety wszystkie te atrakcje widzieliśmy już w Donkey Kong Country Returns na Wii. Są wprawdzie drobne dodatki, tak jak tutaj, czym zresztą twórcy chwalą się w materiałach marketingowych, że mamy różne kąty ustawienia kamery, tak jak właśnie w tym przypadku podczas jazdy wózkiem, no ale nie oszukujmy się, jest to czysta kosmetyka. No tak naprawdę, jeśli chodzi o taki właściwy gameplay, to jest to bardzo podobne do tego, co już doskonale znamy. Oczywiście nie brakuje też innych poziomów. Tutaj mamy do czynienia m.in. z levelami pływanymi. Jest tego wszystkiego bardzo dużo i na pewno na różnorodność nie będziecie narzekać. Właściwie twórcy zdali egzamin, jeśli chodzi o atrakcje dla fanów platformówek. Tutaj niewiele, naprawdę niewiele można zarzucić. Wszystko jest przygotowane świetnie, oprawa jest bardzo dobra. No i poziomom nie brakuje klimatu, za który myślę, że pokazaliśmy Donkey Kong Country. Twórcy odrobili lekcję zdecydowanie i zaserwowali nam naprawdę świetny zestaw etapów, który myślę, że nie znudzi Was od początku do końca. Jak już wspomniałem, im dalej w las, tym robi się coraz trudniej, co może niektórych zniechęcić, ale z drugiej strony, czy cały czas musimy grać w tytuły, które przechodzą się same? No i na koniec pokazujemy Wam jeszcze level zimowy i jednocześnie będę przechodzić tutaj do podsumowania. Gra jest ze wszech miar godna polecenia. Tutaj jedyne, jeszcze raz podkreślam, do czego się można przyczepić, to po prostu do wtórności. Natomiast jeśli oczekujecie bardzo dobrej platformówki z mechaniką rodem z gier 2D, takiej staroszkolnej, myślę, że nie mogliście lepiej trafić. Jeśli miałbym wybrać spośród platformówek 2D dostępnych na Wii U, myślę, że jedynie Rayman Legends postawiłbym wyżej, natomiast cała reszta już musi uznać wyższość Donkey Kong Country Tropical Freeze. Łącznie myślę tutaj z New Super Mario Bros. U, które wprawdzie również był bardzo dobrym tytułem, ale był jeszcze bardziej schematyczny, myślę, niż najnowsza odsłona przygód Małp. No i co na koniec? Jeśli jeszcze zastanawiacie się nad kupnem Wii, a jesteście fanami platformówek, myślę, że spokojnie możecie przestać się zastanawiać, tylko nabyć swój egzemplarz, bo dla fanów tego typu tytułów jest to, myślę, że sprzęt wymarzony. Na żadnej innej konsoli nie ma tylu dobrych przedstawicieli gatunku, co na Wii U. Zatem jeśli czekacie na platformówkę z prawdziwego zdarzenia, postawcie spokojnie na Donkey Kong Tropical Freeze, a na pewno się nie zawiejecie. Po więcej szczegółów odsyłam Was do recenzji, która znajduje się na naszej stronie onygames.pl. No i będę powoli kończyć już ten materiał, zatem jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do naszego artykułu. To tyle na dzisiaj, dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia już niebawem przy okazji kolejnego materiału.